Naukowcy przez niezliczone stulecia próbowali uchwycić strukturę i naturę naszego wszechświata za pomocą modeli teoretycznych. A co jeśli mimo wszelkich wyliczeń i obserwacji jesteśmy narażeni na ogromny błąd? Jedna z najbardziej ekscytujących i niezwykłych tez w dziedzinie kosmologii dotyczy właśnie tego pytania. Idea tak zwanego wszechświata holograficznego opiera się na założeniu, że sposób, w jaki możemy obserwować i postrzegać wszechświat, jest tylko mylącą iluzją. Ale co by to znaczyło, gdyby wszechświat rzeczywiście był tylko hologramem? Co dokładnie oznacza ta teoria? Jakie okoliczności dają ekspertom jakikolwiek powód do przyjęcia tej wyjątkowej hipotezy? W naszym dzisiejszym filmie odpowiemy na te ekscytujące pytania. Chcesz zobaczyć więcej ekscytujących filmów o najbardziej zapierających dech w piersiach teoriach i odkryciach w kosmosie? W takim razie zasubskrybuj The Simply Space, aby być na bieżąco. Jeśli podoba Ci się nasza treść, będziemy bardzo wdzięczni za kciuki w górę. Zachęcamy do klikania obrazków w napisach końcowych na końcu dzisiejszego filmu, aby znaleźć więcej ekscytujących treści. Pojęcie zasady holograficznej. Po pierwsze, powinniśmy zająć się pytaniem, co dokładnie oznacza teza, że nasz wszechświat jest w rzeczywistości hologramem. W przeciwieństwie do kultowego filmu Matrix, ta teoria oczywiście nie zakłada, że obecnie znajdujemy się w dystopijnym świecie zamieszkanym przez okrutnych kosmitów, w którym zwodniczo wyglądające obrazy są zaszczepiane w naszych umysłach przez futurystyczne urządzenia. Odpowiednie założenie opiera się raczej na fakcie, że wszechświatowi przypisujemy obecnie o jeden wymiar więcej niż ten, który w rzeczywistości posiada. Jeśli spojrzymy na wszechświat, bez wątpienia wygląda on jak trójwymiarowa przestrzeń. Zasada holograficzna zakłada, że właśnie to wrażenie może być wielką iluzją. To złudzenie optyczne mogło być spowodowane tym, że rzeczywiste dwuwymiarowe procesy we wszechświecie jawią się nam na gigantycznym horyzoncie galaktyki, jak procesy trójwymiarowe. Pomyślmy w tym momencie o nowoczesnych okularach VR. Każdy, kto kiedykolwiek zanurzył się w cyfrowych światach za pomocą tych urządzeń, wie, że iluzja stworzona przez ten gadżet jest niesamowicie realistyczna. W rzeczywistości jednak powstały trójwymiarowy świat gry tworzą jedynie dwa płaskie wyświetlacze. Podobną zasadę możemy zaobserwować również w przypadku dobrze znanego motywu krętlików 3D. Chociaż nie wiadomo, czy obrazy mają głęboką płaszczyznę, powstaje trójwymiarowy efekt, gdy lekko obracamy małe karty w te i z powrotem. W uproszczeniu zasada holograficzna we wszechświecie przebiega podobnie jak w opisanych przykładach. Ale co mogło spowodować takie pojawienie się w kontekście galaktycznym? Wszechświat jako iluzja. Co by to oznaczało? Aby dotrzeć do sedna tej teorii, zespół brytyjskich fizyków przeprowadził serię testów, w których zbadali mikrofalowe promieniowanie tła we wszechświecie. Promieniowanie mikrofalowe, o którym mowa, to promieniowanie z zakresu mikrofal, które zostały wyemitowane w bezkres wszechświata w czasie Wielkiego Wybuchu. Kosmiczne promieniowanie tła wciąż można wykryć w każdym możliwym do zaobserwowania zakątku przestrzeni. Jeśli podążać za wyjaśnieniami ekspertów, to holograficzny wszechświat oznaczałby w odwrotnym wniosku, że nasza trójwymiarowa rzeczywistość jest rzeczywiście spowodowana informacjami przechowywanymi na dwuwymiarowych powierzchniach. Obejmuje to nie tylko naszą percepcję przestrzenną, ale także czas. Może to nawet oznaczać, że obiekty, które możemy nie tylko zobaczyć, ale nawet poczuć jako trójwymiarowe byty, są w rzeczywistości niczym innym jak projekcjami dwuwymiarowego pochodzenia. Podczas gdy poprzednie próby wyjaśnienia holograficznych wszechświatów czasami wchodziły w pole teoretyczne i spekulacji, naukowcy z Wielkiej Brytanii twierdzą, że znaleźli obecnie ważny dowód na to, że natura świata, jaką postrzegamy na co dzień, jest niczym innym jak wielką galaktyczną iluzją. Teoria grawitacji kwantowej.
Fizycy teoretyczni z Uniwersytetu w Southampton jako pierwsi stworzyli modele holograficznego dwuwymiarowego wszechświata. Wychodząc od tych warunków przestrzennych, eksperci cofnęli koło czasu o 13 miliardów lat i obserwowali holograficzny wszechświat w jego pierwotnym stanie. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że tezy fizyków opierają się na teorii grawitacji kwantowej. To wciąż dość młoda teoria, która próbuje połączyć zasady ogólnej teorii względności z prawami fizyki kwantowej. Dlatego punkt wyjścia grawitacji kwantowej czasami znacznie różni się od rozumienia grawitacji opisanego w klasycznych teoriach. Tutaj brytyjscy naukowcy zakładają, że grawitacja we wszechświecie jest w rzeczywistości powodowana przez tzw. struny. Mówiąc jaśniej, chodzi o jednowymiarowe struktury reprezentujące rodzaj uszkodzenia w przestrzeni fizycznej. Zwolennicy tej kosmicznej hipotezy strun, której nie należy mylić z wybitną teorią strun, uważają, że defekty galaktyczne powstały wkrótce po wielkim wybuchu. Przypuszcza się, że powstały one w wyniku zderzenia dwóch regionów galaktycznych o różnych stanach. Zgodnie z wyjaśnieniami brytyjskich badaczy, struny te są ponownie holograficznymi obrazami dwuwymiarowego wszechświata. Dowód na holograficzny wszechświat? Przy pomocy wysoce złożonych instrumentów naukowcom w końcu udało się zlokalizować nieznany dotąd zbiór nowych informacji w zakresie mikrofalowym. Jak wspomniano, są to pozostałości galaktyczne, które powstały w trakcie Wielkiego Wybuchu. Naukowcy porównali uzyskane dane z aktualnymi założeniami kwantowej teorii grawitacji. Fizycy teoretyczni byli zdumieni odkryciem, że grawitację kwantową można wykorzystać do rekonstrukcji praktycznie wszystkich procesów w najwcześniejszym wszechświecie. Ten fakt z kolei doprowadził ekspertów do innego toku myślenia. Ponieważ ogólną teorię względności Einsteina nie zawsze da się pogodzić z fizyką kwantową, eksperci uważają, że w czasie testów znaleźli dowód na autentyczność swojej tezy o grawitacji kwantowej. W końcu model dwuwymiarowego wszechświata był w stanie rozszyfrować różne procesy pierwotnego wszechświata, które wcześniej wydawały się niewyjaśnionymi tajemnicami. Aby znaleźć dalsze teoretyczne dowody na istnienie holograficznego wszechświata, naukowcy chcą zintensyfikować swoje badania w przyszłości. Czy ekspansja wszechświata jest iluzją? Oprócz tej ekscytującej tezy istnieją inne teorie dotyczące rzekomych iluzji we wszechświecie. Od początku XX wieku wiemy, że wszechświat nieustannie się rozszerza. Pod koniec lat 90. naukowcy ponownie doszli do wniosku, że ta ekspansja zachodzi w coraz szybszym tempie. Ten galaktyczny wzrost prędkości trzeba było jakoś wyjaśnić w szeregach ekspertów. W końcu eksperci do tej pory zakładali, że dominującą siłą we wszechświecie jest grawitacja. Ponieważ jednak grawitacja ma charakterystyczną właściwość przyciągania obiektów zamiast wypychania ich na zewnątrz, wysunięto tezę o nieznanej energii we wszechświecie, odpowiedzialnej za przyspieszoną ekspansję wszechświata. Zgodnie z tą teorią, złowroga ciemna energia odegrała decydującą rolę w procesach ekspansji wszechświata. Niedawno opublikowana teoria sugeruje, że przyspieszona ekspansja wszechświata jest po prostu wielką iluzją. Greccy badacze kierowani przez Christosa Tsagasa twierdzą, że znaleźli dowody na to, że prędkość ekspansji wszechświata nie zwiększa się równomiernie, ale w rzeczywistości zwalnia. Czy ekspansja utknie w martwym punkcie? Jeśli to założenie się sprawdzi, wszystkie teorie dotyczące istnienia ciemnej energii zostaną wrzucone w beznadziejny chaos. Jednocześnie jednak może nas to również uratować przed galaktycznym superdumem. W rzeczywistości niektórzy badacze podejrzewają, że stale postępująca ekspansja ostatecznie doprowadzi do tego, że pewnego dnia wszechświat zostanie dosłownie rozerwany na strzępy.
Jeśli jednak podąża się za teoriami Tsagasa i jego zespołu, ekspansja kosmosu całkowicie zatrzyma się w przyszłości. Następnie wszechświat będzie mógł się ponownie powoli kurczyć. Zgodnie z wyjaśnieniami naukowców, prędkość ekspansji wszechświata wydaje nam się gwałtowna tylko dlatego, że możemy zrozumieć przyspieszenie wszechświata tylko w naszym bezpośrednim otoczeniu. Jednak w szerszym kontekście galaktycznym oznacza to, że cały wszechświat rozszerza się w przełomowym tempie. Tak więc, w czasie gdy procesy kosmiczne w naszym bezpośrednim sąsiedztwie postępują ze stosunkowo dużą prędkością, ekspansja wszechświata poza nasz macierzysty region galaktyczny może się zatrzymać. Problem iluzji osi. Ale co mogło spowodować taką galaktyczną iluzję? Przecież w szeregach czołowych naukowców rozpowszechniona jest teza, że prędkość ekspansji wszechświata stale rośnie. Oświadczenia Tsagasa są poparte nie tylko ostatnim odkryciem, które dotyczy wyrównania osi naszego galaktycznego regionu macierzystego. Niektórzy naukowcy badali wiązki światła emitowane w czasie supernowych. Szybko okazało się, że światła rozciągają się preferencyjnie wzdłuż niewidzialnej osi. Eksperci wywnioskowali z tego, że wszechświat nie wydaje się rozszerzać równomiernie, ale przede wszystkim w określonym kierunku. I właśnie w tych okolicznościach Tsagas widzi dowód na iluzoryczne oszustwo, na które wskazują obecnie liczni eksperci. Zgodnie z tą koncepcją nasza macierzysta galaktyka leży w galaktycznym strumieniu ustawionym wzdłuż określonej osi. Ujmując to metaforycznie, znajdujemy się w czymś w rodzaju kosmicznej rzeki. Ponieważ jednak płyniemy w dół, wydaje się, że również te obszary, które leżą poza tym strumieniem, poruszają się coraz szybciej. Oznacza to, że ekspansja czasoprzestrzeni wydaje nam się znacznie szybsza niż jest w rzeczywistości, ze względu na nasze położenie przestrzenne. Nowatorskie teorie Tsagasa spotkały się z mieszanymi reakcjami. W czasie gdy niektórzy eksperci z zadowoleniem przyjmują nowatorską teorię, inni krytykują, że rzekomo przełomowe realizacje Greka nie są poparte ważnymi obserwacjami. Co myślisz o tym ekscytującym temacie? Czy uważasz, że to możliwe, że trójwymiarowy wszechświat jest w rzeczywistości tylko holograficznym obrazem dwuwymiarowej przestrzeni? Czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia wkrótce.